Między drzewami. Podcast o lesie i o ludziach. Zapraszam, Paulina Król. Dzień dobry, witajcie między drzewami. Kończy się lato, właściwie już się skończyły, przynajmniej wakacje się skończyły i wracamy do szkoły. Część tych szczęśliwców, która jeszcze nie musi pracować i nie musi chodzić do pracy przez cały rok na okrągło, wraca do szkoły. Jeśli pandemia pozwoli, jeśli sytuacja się troszkę unormuje, wrócimy do szkół, wrócimy do klas, do lekcji, do przerw i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, na czym polega edukacja przyrodnicza i czy edukacji przyrodniczej można nauczyć się w sali lekcyjnej w szkole, czy lepiej jednak wyjść do lasu i poznać, doświadczyć tej przyrody na zewnątrz. Naszym gościem jest Ilona Mrowińska, specjalistka do spraw edukacji przyrodniczo-leśnej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Jest to Nadleśnictwo Lubsko, okolice Zielonej Góry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś edukatorką leśną w ośrodku, ale również jesteś nauczycielką. Zgadza się. Jakie są twoje wrażenia z porównania tych dwóch systemów czy koncepcji nauczania przyrody? Chodzi o edukację szkolną w porównaniu do edukacji prowadzonej przez Lasy Państwowe. Dokładnie tak. Mhm. Edukacja przyrodniczo-leśna w Lasach Państwowych z założenia ma wspierać edukację przyrodniczą w szkole, ale oczywiście to nie jedyne zadania, ponieważ czas już też biegnie do przodu i my jako edukatorzy w Lasach Państwowych jesteśmy wyczuleni również na zmiany, jakie zachodzą, nie tylko w świecie, ale również w edukacji. Przejmujemy nowe metody, nowe idee i nowe trendy. I przede wszystkim mamy edukować w zakresie zrównoważonego rozwoju. Czyli ta edukacja przyrodnicza mieści się, jest jakby niższym stopniem do wspinania się na stopień wyższy, czyli na zagadnienia edukacji ekologicznej. Natomiast sama edukacja ekologiczna zawiera się również w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, czyli to jest jakby najszerszy ten krąg. Mhm. I jeżeli chodzi o edukację szkolną, to rzeczywiście edukacja prowadzona w Lasach Państwowych przez leśnych edukatorów ma wspierać nauczycieli w prowadzeniu tej edukacji przyrodniczej. Podstawowa zasada pedagogiczna to prowadzenie zajęć, uczenie się, kształcenie w bezpośrednim kontakcie obiektu poznania, czyli jest to zasada poglądowości. I to byłaby odpowiedź na twoje pytanie, czy można nauczyć się w klasie szkolnej. Nie, nie można. Nie można na pewno zrozumieć przyrody, nie można zrozumieć zależności, nie będąc w tej przyrodzie. Uczymy się w szkole teorii, którą potem możemy wykorzystać w praktyce, doświadczyć w praktyce. A jakie elementy nauki o przyrodzie znajdują się w podstawie programowej? W podstawie programowej jest bardzo wiele tych elementów i edukacji przyrodniczej, edukacji ekologicznej, a nawet w tej nowej podstawie programowej, która obowiązuje od kilku lat, znajdują się zapisy na temat edukacji dla zrównoważonego rozwoju i to w takim szerokim zakresie. W starszej podstawie programowej zapisy dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju były dopiero w szkole średniej, dotyczyły edukacji w szkole średniej. Natomiast teraz już w preambule do podstawy programowej w szkole podstawowej znajdują się zapisy propagujące ideę zrównoważonego rozwoju. A czym jest ta idea zrównoważonego rozwoju? Mhm. Idea zrównoważonego rozwoju dla mnie to jest chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle idei wymyślonych przez ludzkość. Można tutaj, no może już swoje osobiste porównania zostawię, ale jest to rzeczywiście jedna z najpiękniejszych idei. Chodzi o pogodzenie potrzeb obecnego pokolenia, tak aby wszyscy obywatele, dzieci, osoby dorosłe mogły się rozwijać, mogły się realizować, prowadzić swój rozwój osobisty, ale w taki sposób, aby nie zubożać zasobów ziemi, zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń, aby przyszłe pokolenia również mogły korzystać w pełnym zakresie z tych dóbr, które my mamy obecnie. Czyli taka idea bardzo nieegoistyczna. Nie. Myślimy do przodu o przyszłych pokoleniach. Tak. Pięknie. A czy jest coś, co, no bo tak, podstawa programowa, jak sama nazwa wskazuje, jest to ta podstawa, tak. Czyli te elementy, które wskazują o pewnych elementach świata przyrodniczego, natomiast cała reszta, cały ten ogrom zależności przyrodniczych, to już trzeba wyjść poza ramy tej podstawy programowej. Zgadza się. Jakich elementów brakuje w szkolnej edukacji? Twoim zdaniem? Jeżeli chodzi o przedmioty przyrodnicze, a także technikę, bo to nie tylko biologia, geografia, ale również elementy związane ze środowiskiem przyrodniczym, a przede wszystkim z relacjami człowiek-środowisko, znajdują się nie tylko w tych przedmiotach typowo przyrodniczych, ale na przykład w technice, gdzie jest dużo zapisów na temat drewna, jego wykorzystania jako tego wspaniałego surowca. Wydawałoby się, że tylko biologia i geografia. No właśnie, natomiast obecna podstawa programowa zawiera szereg zapisów w różnych przedmiotach odwołujących się właśnie do idei zrównoważonego rozwoju, do relacji człowiek i środowisko. Ja mam takie wrażenie, że nauczyciele uczący w szkole przez właśnie podstawę programową, którą muszą zrealizować, nie mają takiej możliwości kreatywnego podejścia do tych kwestii, no, są zmuszeni do wykonania jakiejś pracy. I to jest absolutnie zrozumiałe. A edukatorzy leśni mogą sobie pozwolić na większą frywolność właśnie przez to, że prowadzą edukację nieformalną. W związku z czym to, co powiedziałaś na początku, że nowe trendy, zmiany, które zachodzą i te smartfony i inne postrzeganie świata wokół nas sprawia, że edukator może naprawdę już wejść na wyżyny swojej kreatywności i zrobić z tymi dzieciakami coś naprawdę innowacyjnego. Zgadza się. I nauczyciele, niektórzy nauczyciele, którzy na przykład z nami współpracują od wielu lat, korzystają z tego, tak? Chodzi o to, żeby znaleźć tą wspólną płaszczyznę współpracy. Zapytałaś wcześniej, czego mi brakuje. Właściwie nie odpowiedziałam na to pytanie w pełni. Zaczęłam mówić o tej podstawie programowej. Rzeczywiście są wspaniałe zapisy w podstawie programowej. Mówię tutaj o przedmiotach przyrodniczych i technicznych. Natomiast brakuje mi rozwinięcia niektórych idei w programach, czyli na tej bazie materiałowej, na której pracują nauczyciele i w podręcznikach szkolnych. Widziałabym tu jakby takie pole właśnie do wspólnej pracy na tych najwyższych szczeblach, jeżeli chodzi o zawartość podręczników szkolnych, tak? Bo wspominam o tej idei zrównoważonego rozwoju. Ona w podstawie programowej jest odmieniana przez wszystkie przypadki bardzo dobrze. Natomiast brakuje tego rozwinięcia, jakiegoś ciekawych rozwiązań w programach i w tej codziennej pracy szkoły. I tutaj właśnie przychodzą jakby z tą pomocną dłonią leśni edukatorzy, z którymi wspólnie można prowadzić projekty, realizować wycieczki i zajęcia terenowe, na które wyraźnie wskazuje podstawa programowa. Ponieważ my często kojarzymy podstawę programową z treściami, a podstawa programowa to również omówienie warunków realizacji tych treści. A treści są też jakby tym narzędziem do realizacji celów. i musimy pamiętać o celach, czyli o rozwijaniu kompetencji, o tym, żeby wspierać rozwój ucznia. I tutaj Lasy Państwowe mają bardzo dobrą ofertę w tym zakresie. Także zachęcam do korzystania i współpracy. Ofertę bezpłatną. Tak. To trzeba podkreślić, że za edukację leśną nie pobierane są opłaty, no chyba że mówimy tutaj o wykorzystaniu jakichś materiałów, bo niektóre ośrodki edukacyjne, które prowadzą warsztaty stolarskie na przykład, no to trzeba zapłacić za tę deskę, którą się będzie wykorzystywać. Czasami są to minimalne opłaty za ognisko na przykład, drewno na ognisko, tak. Ale już miejsce na ognisko, już my jesteśmy jakby do dyspozycji tutaj w pełni, tak, dla nauczycieli i gości nas odwiedzających. I leśnik wtedy jest też do wykorzystania, tak, za darmo całkowicie. Więc to jest ważne. Jak ja jeszcze pracowałam w nadleśnictwie jako edukator leśny, to brakowało mi świadomości wśród moich znajomych też nauczycielek, nauczycieli, czy osób pracujących w przedszkolach, bo w czasie rozmowy dochodziło do tego, że oni nawet nie wiedzieli, że mogą. Oni by chętnie korzystali z tej oferty, oni by chętnie z tym leśnikiem poszli do lasu, ale nawet nie wiedzieli, że można. Więc tutaj to jest, myślę, że bardzo ważne wyzwanie przed nami. Tak, są takie wyzwania. My to rozwiązaliśmy już parę lat temu, bo mamy dosyć duże doświadczenie w tej pracy. Nawiązaliśmy na samym początku kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. To się różnie nazywają te placówki. Czasami to są centra kształcenia nauczycieli. U nas to funkcjonuje jako ośrodek właśnie doskonalenia nauczycieli. Współpraca z kuratorium i dobrym pomysłem jest zorganizowanie jakiejś wspólnej konferencji czy warsztatów dla dyrektorów szkół nawet i nauczycieli tych przedmiotów przyrodniczych, technicznych, chociaż jak wiadomo z oferty korzystają również wychowawcy i nauczyciele innych przedmiotów. Także takim początkiem to radziłabym początkującym może edukatorom nawiązanie współpracy z tym najbliższym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, z kuratorium oświaty i spróbowanie właśnie zorganizowania jakichś warsztatów czy konferencji, gdzie można poczynić pewne ustalenia a propos współpracy, poznać się, bo to jest ważne. Tak. To jest bardzo ważne, żeby trafić na ludzi, tak, którzy mają w sobie tą ciekawość nowych trendów, nowych pól współpracy. A czy dzieci mają czas na to, żeby dodatkowo poza nauką w szkole, 8 godzin lekcyjnych, 2 godziny matematyki, WF, inne przedmioty, z każdego z tych przedmiotów są jakieś zadania domowe, prawda? I jeszcze do tego wszystkiego dołożyć edukację przyrodniczą w lesie. Czy te dzieci nie są za bardzo obciążone, a może ta edukacja w lesie sprawi, że nabiorą sił? Właśnie jest tak, jak mówisz. Przede wszystkim można organizować wycieczki i zajęcia terenowe w ramach godzin lekcyjnych, czyli po prostu to są zajęcia dydaktyczne, realizowane w terenie i wiele osób realizuje właśnie w ten sposób, czyli ten pobyt u nas w lesie, w leśnym ośrodku nie wiąże się z jakimiś dodatkowymi obciążeniami, jest wręcz przeciwnie, ponieważ u nas jest również czas na to, żeby poturlać się po tej trawie, przytulić się do drzewa, czy na przykład mieliśmy taką sytuację, kiedy pierwsze wycieczki obserwowaliśmy uczniów po długim lockdownie, jaką mieli silną potrzebę przytulania się i do siebie, i do ziemi, do trawnika, kiedy sprawiało im wielką radość ten dotyk i kontakt z przyrodą. No tak, pandemia wymogła na nauczycielach i na edukatorach leśnych bardzo dużo pracy, takiej zmiany też koncepcji, bo kiedy wszystkich nas zamknięto w domach, wszyscy czuliśmy się przerażeni, nie wiedzieliśmy, co się stanie. Ja zresztą z mojego punktu widzenia mogę tak powiedzieć, ja byłam przerażona tym, co się dzieje i nie wiedziałam, co będzie jutro, co będzie za miesiąc. A jednak trzeba było się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. I w jaki sposób w waszym ośrodku odnaleźliście ten powrót do takiej normalności? Przede wszystkim zaczęliśmy planować też nowy sposób realizacji edukacji i to nie tylko w naszym ośrodku, ale pod kierunkiem dyrekcji generalnej kilka osób, kilka edukatorek i edukatorów zaczęło pracować nad takimi przykładowymi scenariuszami edukacji online. Jest to teraz w fazie roboczej, zatwierdzane, konsultowane, scenariusze już są opracowane. Łącznie właśnie z takimi nowymi rzeczami, których do tej pory raczej nie stosowaliśmy, czyli ćwiczeniami i grami opracowanymi na platformach e-learningowych, czyli na takie ćwiczenia online, tak? Myślę, że to również będzie pomocne nie tylko dla innych edukatorów leśnych, czy będzie to inspiracją, ale również dla nauczycieli, gdyż chyba nie da się już całkowicie zarzucić tej edukacji online. To jest też pewna przyszłość, jednak pamiętamy cały czas o tym, że najważniejszy dla nas, najważniejszym zadaniem dla edukatorów leśnych jest dostarczanie wrażeń w lesie, w przyrodzie. I tak jak mówiłaś, las bardzo pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, na jego samopoczucie. My obserwujemy, jak dzieci z dużych miast czują się wspaniale w lesie, kiedy próbują pokazać to, wyładować te swoje pozytywne emocje. I po powrocie na przykład z lasu zdarzało mi się obserwować nawet małe dzieci, które w podskokach głośno informowały wszystkich, że czuję się wspaniale, jaka jestem wolna. To jest to pokazanie tych emocji bardzo pozytywnych, które nabyły poprzez kontakt właśnie w lesie, poprzez ruch, czyli i zabawę, tak? Czyli uczenie się w lesie wzmaga również koncentrację, a to obserwujemy wszyscy, i edukatorzy, i nauczyciele, jako takie bardzo, bardzo poważne wyzwanie, może nie problem, a wyzwanie, ten brak koncentracji. Tak, to jest a to wbrew pozorom właśnie w lesie wyciszamy się, tych bodźców jest mniej, a bodźców takich negatywnych jest mniej. Bodźców negatywnych. Tak. No właśnie, w zasadzie troszkę odpowiedziałaś już na moje następne pytanie. Czego poza takimi oczywistymi rzeczami, czyli biologią, botaniką, zoologią, ekologią, prawami fizyki, czego możemy się nauczyć w lesie? Tak jak mówiłaś, las przede wszystkim nas uspokaja, wycisza. Wtedy mamy czas, aby zajrzeć w głąb siebie lepiej, czyli wspomaga nasz rozwój jako człowieka, na pewno las. Natomiast zaczynając od edukacji przyrodniczej, od zwykłego na przykład rozpoznawania drzew, poznawania różnorodności biologicznej w lesie, stawiając odpowiednie pytania, mając tą ciekawość w sobie, czy zaszczepiając ciekawość tego świata przyrody w naszych odbiorcach, u dzieci, młodzieży, u osób dorosłych, możemy dojść na te wyższe stopnie wtajemniczenia, czyli możemy dojść do rozumienia świata przyrody, do rozumienia zależności między człowiekiem a przyrodą i przyrodą a człowiekiem. Czyli zaczynając od pojedynczego drzewa, od pytań o to drzewo, możemy przechodzić na coraz wyższe stopnie rozumienia tego świata. Tak? I tu nie chodzi nawet o poznawanie terminów, czy jakichś regułek, natomiast to rozumienie świata i przyrody pozwala nam na też własny rozwój. To jest łatwiej, bardzo ważne. Tak, łatwiej później wyciągać wnioski nawet w codziennym życiu. A powiedz, czy z edukacji leśnej, przyrodniczo-leśnej powinny korzystać dzieci, tylko dzieci, czy dla dorosłych również jest tutaj miejsce? Oczywiście jest miejsce dla wszystkich i zgodnie z zaleceniami nawet Komisji Europejskiej, która no, uważa czy propaguje kompetencje, 8 kompetencji kluczowych ustanowionych przez Radę Unii Europejskiej w 2018 roku. I tu wskazuje na rozwijanie tych kompetencji nie tylko właśnie u dzieci i młodzieży, ale u wszystkich. W tym uważa za bardzo ważne rozwijanie kompetencji, między innymi kompetencji przyrodniczych, u osób dorosłych, aby nasze społeczeństwo mogło się rozwijać, było coraz bardziej wartościowych nawzajem relacji czy treści sobie przekazywać, konieczna jest edukacja dorosłych. Poza tym to chyba Henry Ford powiedział, że jak przestajemy się uczyć, to stajemy się starzy. Wszystko jedno, czy mamy 20 czy 80 lat. Tak, także musimy dbać o to, żeby mieć młody mózg. Przez uczenie się najlepiej właśnie w takim środowisku przyjaznym, czyli w lesie. Pięknie powiedział pan Henry Ford. Zapiszę sobie ten cytat. Ja tak sobie o tym myślę, że rzeczywiście dorośli często przestają się uczyć, no bo już skończyli szkołę, skończyli studia, już mają wykształcenie i do czego mi to jest potrzebne, żeby się uczyć o drzewach? Jakby nie jest mi to potrzebne. Ja tej nauki w sposób taki namacalny nie zweryfikuję, nie sprawdzę. Ona mi się do niczego nie przyda, a jednak okazuje się, że przydaje się do życia po prostu. Czy myślisz, że edukacja dorosłych i dzieci mogłaby wesprzeć społeczeństwo ogólnie jako bardziej rozsądne w kwestiach chociażby niezrozumienia pewnych prawideł i walki z hejtem w internecie na przykład? Czy jeżeli zrozumiemy, jak wyglądają procesy przyrodnicze, nie będziemy wykazywać się tak zwanym bambinizmem? Będziemy bardziej świadomi otaczającego nas świata i prawideł, które w nim zachodzą. Mogę tylko potwierdzić to, co powiedziałaś. Rzeczywiście tak jest i może przytoczę taką anegdotkę. Właściwie to było prawdziwe zdarzenie już wiele lat temu, ale tak zapadła mi w pamięć. Kiedy jedna z uczennic przyjeżdżała razem ze swoim tatą samochodem do ośrodka, aby robić dziennik i konsultować z nami różne swoje wątpliwości. Pamiętam ten samochód, który parkował tuż przy wejściu do ośrodka. Teraz mamy parking przy wieży, ale wtedy można było tam parkować. I na początku tato siedział w tym samochodzie, palił sobie papieroski, wychodził tylko na chwilkę i wracał, słuchał radia. Trwało to przez 2-3 dni i właśnie któregoś razu to zapamiętałam, jak wysiada z tego samochodu, wyglądał zupełnie inaczej. Był w dresiku, adidaskach, aparat zawieszony na szyi. Po prostu córka zachęciła go, a on również obserwując to swoje zaangażowanie dziecka, jakby wciągnął się też i miał tą chęć, nabrał tej chęci, czyli jest możliwa zmiana. Potrzebna jest tylko jakaś taka iskierka. I taką iskierką może być właśnie przyjście do nas, do ośrodka, skontaktowanie się z leśnikiem, a my już resztą się zajmiemy zaszczepieniem tych iskierek i tą ciekawością świata. No tak, im więcej wiemy, tym więcej chcemy wiedzieć i tym więcej wiemy, że nie wiemy. Tak. Więc to jest taki cykl. To teraz kilka słów autopromocji. Czy warto do was przyjechać, was odwiedzić w Jeziorach Wysokich i dlaczego? Myślę, że warto, ponieważ mamy bardzo ciekawą ofertę dla bardzo różnych osób o różnych potrzebach. I wycieczek tak zwanych rodzinnych, wielopokoleniowych. One się czują u nas bardzo dobrze. Specjalnie przygotowane sale wystawowe z eksponatami interaktywnymi zachęcają do wspólnego rozwiązywania zadań. Czasami, żeby na przykład ustalić miejsce pożaru na podstawie takiego interaktywnego eksponatu, potrzebne są 4 osoby. Czyli tu współpracują razem ze sobą całe rodziny. I nie tylko grupy szkolne, ale właśnie całe rodziny, grupy przyjaciół znajdą u nas to przyjazne środowisko, w którym mogą zaspokoić swoją jakąś ciekawość świata przyrodniczego, lasu. Możemy rozmawiać z dorosłymi o problemach, które mają, czy odpowiadając na pytania, które nam zadają, a dzieci w tym czasie mają zajęcie, mogą układać na przykład drewniane puzzle, czy zająć się wchodzeniem do gniazda bielika i przytulaniem małych pisklaków, tak? Także mamy różne takie prawdziwych pisklaków. Nie zabaweczek, ale chodzi o to, żeby mówić o sprawach przyrody w różny sposób do różnych osób, tak? I wydaje mi się, że w ośrodku mamy to dobrze rozwiązane. Mamy taki całościowy program dla grup szkolnych. Jest to lekcja w lesie o lesie, gdzie właśnie w taki ciekawy, atrakcyjny sposób można się wiele nauczyć, nie myśląc nawet o tym, że się uczy właśnie. Właśnie, bo lepiej zrozumiemy i poczujemy, gdy dotkniemy, gdy nie tylko czytamy o czymś albo słuchamy o czymś, ale rzeczywiście doświadczamy wszystkimi zmysłami. Bo nie wiem, na przykład rozmawiamy o drewnie i tak na dobrą sprawę, czym jest drewno? Ktoś, kto go nigdy nie dotykał, to nie będzie wiedział, jak je opisać. Właśnie. I właśnie to jest ta idea edukacji. Można to przekazać w taki praktyczny sposób. Mogę ci powiedzieć, na przykład w klasie szkolnej, tak, że słuchaj, drewno jest wspaniałym surowcem, jest fajne. A mogę to zrobić w inny sposób. Trzymam teraz w ręku kawałek, taki klocek drewniany, jest to drewno modrzewia i nie mówiąc o tym, że jest to drewno, mogę ci to przekazać. Zobacz, dotknij, co to jest. To jest rzeczywiście klocek. I co o nim myślisz? Czyli nauczyciel czy edukator zadaje pytania, nie dając odpowiedzi. Odpowiedź musisz sobie znaleźć sama, tak? I możemy pójść dalej. Badasz to drewno, dotykasz, tak? Czyli tu uruchamiasz swoje również inne zmysły, a podobno dotyk no, jest takim zaniedbanym też w edukacji zmysłem, który tutaj właśnie w lesie czy w leśnym ośrodku no, można to realizować w większym zakresie, tak? Czyli mówiąc o drewnie, tu mamy ten kontakt bezpośredni z tym poznawanym obiektem, czyli tą zasadę poglądowości realizujemy. Bardzo przyjemne w dotyku. Ale możemy pójść dalej. Może zostawisz jeszcze sobie to drewno, a ja ci pokażę taki element gry Super Surowiec, opracowany też w naszym ośrodku. Zobacz. Położymy tu. Tak, tutaj masz linki do wszelkich opisów znajdziecie w opisie. Tak. No teraz, to mi się podoba. I mogę zapytać ciebie, spróbuj porównać te różne surowce, bo tutaj właśnie mamy surowce stosowane przez człowieka. Spróbuj je rozpoznać. Tu mamy takie karteczki, tak? Czyli tu samemu się wyjmuje i to też jest taki fajny myk, taką ciekawość tutaj to podnosi. Dobrze, tak? Dla tych, co nas tylko słuchają, powiem, że mam przed sobą pudełeczko. W pudełeczku jest 6 prostopadłościanów różnych kolorów, różnych faktur i biorę do ręki coś, co mi od razu mój wzrok tutaj uchwyciło i jest to szkło. I w dotyku... I teraz chodzi o to, żeby nasz uczeń, nasz odbiorca, wszystko jedno, czy to jest dziecko, młodzież, czy osoba dorosła, zaczęła szukać sama odpowiedzi na te pytania, tak? Mamy drewno, ale mamy też szkło, plastik, kamień, metal. Są to surowce stosowane od dawna przez człowieka, tak? I teraz pytanie, czy ze względu na zmiany klimatu, na wyzwania, jakie stoją przed ludzkością, jest obojętne, jakich surowców będziemy używać w przyszłości. Czy któryś z tych surowców można nazwać super surowcem? Czy z któryś z surowców powinniśmy zrezygnować? Tak? I tu oczekujemy jakby odpowiedzi i opinii, tak? I nie ma jednej właściwej tutaj jakby odpowiedzi, ponieważ wszystkie te surowce odegrały na pewnym etapie rozwoju cywilizacji bardzo ważną rolę, ale musimy myśleć o przyszłości, tak? Czyli nawiązujemy tutaj w ten sposób również do idei szkoły daltonowskiej, nawiązujemy do tej idei pedagogów przedwojennych. Obecnie sięga się teraz do właśnie do tej pedagogiki przyrodniczej lat 20. ubiegłego wieku i tam szuka się inspiracji, aby jakby przełożyć te idee na czasy współczesne. Bo możemy sobie czytać o tym, że drewno jest ekologiczne, odnawialne, ale kiedy je dotkniemy, kiedy porównamy, kiedy powąchamy, to kawałek drewna jest znacznie cieplejszy od kawałka szkła, jest przyjemniejszy. Jeśli miałabym wybrać, na czym wolałabym usiąść, no to wolę na drewnianym krześle niż na szklanym. Tak, i o to chodzi właśnie w tej edukacji naszej przyrodniczo-leśnej, aby zadawać pytania, zaszczepiać tą ciekawość, aby nasz odbiorca, nasz uczeń chciał zdobywać jeszcze więcej informacji, tak? I żeby czuł się swobodnie, ponieważ nie ma tu jakiejś rywalizacji, nie ma stopni. Każda opinia jest tutaj ważna, nie ma złych odpowiedzi też, tak? Ważne jest, żeby również szanować się nawzajem i uwzględniać edukację dla osób o różnych potrzebach, tak? To teraz przeczytam nazwę tych surowców. Mamy tutaj węgiel, plastik, metal, drewno, szkło i skałę. Fantastyczna gra. Rzeczywiście to jest świetne, że możemy one mają identyczny kształt, identyczną wielkość, a mają zupełnie inną fakturę, inną wagę, inne ciepło wydzielają i inne wrażenia trzymanie tych przedmiotów wzbudza we mnie chociażby. Można się pobawić tą grą u was w ośrodku, rozumiem? Tak, jak najbardziej. To jest tylko jeden z elementów tej gry. Mamy również informacje na takich ładnych, ekologicznie wykonanych, czyli z recyklingu na tekturce. Można sięgnąć po głębsze informacje i pracuje się również zespołowo bądź indywidualnie. Fantastyczna sprawa. Czy osoba prywatna też może przyjść samotna? Jak najbardziej. Super. Zajmujemy się w naszym ośrodku tak samo pojedynczym turystą, który przyjechał do nas na rowerku, jak i wycieczką z 2 autokarów. Słuchajcie, macie pomysł na najbliższe weekendy, wybierzcie się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, to jest Nadleśnictwo Lubsko, tam poszukajcie Ilony i pobawcie się i napiszcie nam, czy wam się podoba. Jeśli macie za daleko, to w każdym nadleśnictwie w Polsce możecie znaleźć osobę, która wam opowie o przyrodzie. Jak to nie będzie edukator leśny, to będzie to leśnik, bo każdy leśnik ma w sobie chyba ochotę i chęć i miłość do opowiadania o tej przyrodzie i edukowania. Natomiast cóż, pytanie do was, czy uważacie, że lekcje przyrody, biologii, zoologii powinny wymknąć się z 4 ścian sali lekcyjnej do lasu? Czy może jednak teoria swoją drogą, praktyka swoją drogą w weekendy? Czy korzystacie z oferty Lasów Państwowych, czy innych organizacji, bo też mnóstwo organizacji pozarządowych organizuje wszelakie warsztaty i spotkania. Na przykład parki krajobrazowe, dokładnie, z którymi współpracujemy. Parki krajobrazowe, parki narodowe. Także naprawdę tylko otworzyć oczy i szukać i znajdziecie edukację na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy. Bardzo dziękuję, Ilono, za spotkanie. Dziękuję. A my się słyszymy za tydzień. Cześć.